Siema, tutaj Yasi i zapraszam was na kolejny odcinek serii Pain Killer HD. Dobra, jedziemy sobie w końcu do ostatnim poziomu tego DLC, które mi nie przypadło do gustu. No ale nie było też jakieś fatalne, także lecimy. Pentagon. No taka sama nazwa jak poziom z tego, z Battle of Hells, z klasyka, także zobaczymy. Wiem, że tu nie ma sekretów, to wiem, bo szukałem filmu z sekretami i nie było, także tu nie ma sekretów. Dobra. Tak, rozegraj poziom koszmary, jedziemy. Dobra, no wygląda jak Pentagon, ale zaraz, to są wrogowie, 526 wrogów i już na mnie lecicie? Chwila, zaraz, ej, chwila, serio. Dajcie mi chwilę. Co za powitanie. O kurde, no to zrobiłem teraz. Ps. O, ale te armaty z Pentagonu są. Pamiętam, nimi się strzelało w bossa. Ale ten poziom Pentagon chyba też będzie. Z bossem, tylko w innym DLC. Czyli tu mamy po prostu jedną wielką masakrę. 526 wrogów. Ej no, fajne, podoba mi się to, tylko ile ja tu przeżyję? To jest dobre pytanie. Potrzebuję jakąś lepszą broń. O, miotacz ognia będzie na was bardzo dobry, mi się wydaje, bo wy jesteście bardzo słabi. Szybko padacie. To może być niezłe. Kurde, ale na tym poziomie widzę bardzo łatwo można wszystko zebrać, strasznie łatwo. No, ta broń jest idealna na was. Tylko ciekawe, jak długo wy będziecie leczyć. Zaraz będą inni. Ci wojskowi z I wojny światowej. To takie maski mają i te bagnety śmieszne. Fajnie, mega dusza. Amunicja. Patrzcie, checkpointy są. Ja myślałem, że będzie bez przerwy. Na jednym dechu musiałem to przechodzić, ale na szczęście nie. Dobra, no to chwila. Skoro mamy czas, to sobie pozbierajmy wszystko najpierw. Żeby się przygotować. No i teraz to wygląda dobrze. Zbierajmy sobie co możemy, żeby być na maksa przygotowani. Pięknie, no i zaczynamy. Praktycznie wszystko zebrałem, co się da. Jeszcze mam 2 pancerze na później. Jak będę dostawał. Dobra, lecimy. Ciekawe, ile tu będzie fal. A może tu też boss... O Boże, nie. Kamikadze. Mam nadzieję, że tylko z jednej strony biegniecie. No, mam nadzieję, że tak. Ale to mi się podoba. Ej, ten poziom jest fajny, naprawdę. No ciekawe, jak szybko zmienię zdanie. Jak się pojawią jakieś super trudne fale. Nie, o tego to nie chcę na was marnować. To bez sensu. Dobra, to było fajne. Ale jeszcze was więcej idzie. A nie? Dobra. Teraz wy. Was to łatwo się rozwali. Patrzcie na to. Patrzcie na to, jak to pięknie wygląda. A w ogóle dopiero teraz zauważyłem. Wow. Nie ma żadnych dusz. O kurde. No to jest poważny problem. O kurde, ale żeście dali teraz. Czekajcie, czekajcie. Gumy kulki są dobre na was. Kurde, no czołgi dali, no. Teraz ostrożnie. Dobra, nie są aż takie złe. Te czołgi. No ale... Nie wiem, czy ja bym to przeszedł bez złotych kart. Zaraz zobaczymy. W sumie jeszcze żadnych nie użyłem, no ale ciekawe, ile to potrwa. Kurde, co te czołgi takie wytrzymały? Czy ja mam tego użyć? A nie, dobra. Dobra, nie, już jeden padł. Ale na jego miejsce pojawił się kolejny. Nie, te kule zawsze były dobre. Dobra, leży kolejny. Ciekawe, ile was tu będzie. No w sumie fajnie się śmiesznie z tymi czołgami walczy. Z takiej perspektywy. Dobra. Dobra, was na szczęście łatwo można ominąć. Te pociski też nie lecą jakoś szybko. Co jest trochę dziwne. Powinny znacznie szybciej lecieć. No ale dobra, nie czepiam się. Wszystko? Wszystko? Nie, jeszcze jeden. Co by to poużywać? A może Painkillera, żeby amunicji nie marnować. Zaraz, jak mam chwilę, to zobaczmy, gdzie tu jeszcze jakaś amunicja była. Tu jeszcze coś było chyba. Nie, tu jest zdrówko. Już prawie całą tą amunicję zebrałem, tak czy siak. Także dużo tego już nie ma. Wybierzmy sobie resztę, to co mogę. Jeszcze gdzieś jedna jest, do końca już zbiorę. Zaraz, niech ten czołg sobie poczeka. Pst. Dobra. Kończmy to. Zobaczymy, kiedy checkpoint będzie. O ile w ogóle będzie. Nie no, przynajmniej jeden chyba jeszcze będzie. O, właśnie. Dobra, co teraz będzie? Ja mogę chodzić, nie wiem czemu się boję, że tu wpadnę na dół, no ale nie. Okej. Czemu taka cisza? Przepraszam bardzo. Ej, no ale gdzie jest muzyka, no? Ej, no bez jaj. No bez jaj, że muzyki nie będzie. Kurde, no jak to wygląda, no? Zara, nie, tak nie może być. Czytaj punkt kontrolny. Jeszcze raz. No nie ma muzyki, no żartujecie sobie. Kurde, co jest z tym DLC? To DLC jest jakieś strasznie zabugowane. No w każdym odcinku jakiś bug. W każdym praktycznie. No po prostu, ale żeby muzyki nie było, no to już jest kryminał, za to powinien być. No nie wierzę. Jak tak można? No jak tak można, no? Kurde, no serio? Dobra, może sam wam dokleję muzykę. Chociaż nie wiem, czy będzie mi się chciało. Pst. Trochę mi się nie chce. Pst. Zobaczę. Mam nadzieję, że to tylko na tą falę, że potem muzyka wróci. Bo jak jej nie będzie do końca, to straszna kaszana, no. Jak można nie wgrać muzyki, no? Na falę. No ja nie wiem, no. Jak tak można? Nie wiem, nie wiem, co tam się stało. Pominęli jakąś linijkę kodów w skrypcie, czy o co chodzi? Nie no, muzyka, dodanie muzyki podczas fali nie powinno być trudne, no kurczę. Come on. To nie jest jakaś trudna rzecz. Dobra, teraz wy. Dziwnie się walczy, naprawdę. W taki sposób. Ja muszę amunicję oszczędzać, bo ja tu zaraz już nie mam więcej amunicji, a tu jeszcze około 150 wrogów zostało, no to... Nie no, trzeba to Painkillerem też robić. Tylko że ostrożnie, bo to akurat są bardzo nieprzyjemni wrogowie, żeby ich zabijać painkillerem. No, to nie jest takie złe. Dobra, ale dzięki Bogu, że oni są wolniejsi ode mnie. Mogę przed nimi uciec. Nie, ale ta walka bez muzyki jest taka słaba. No jak można muzyki nie dodać? Nie wiem, czy to u mnie tylko... Nie mam takiego pecha, no ale... Dobra, korzystam z tego painkillera faktycznie. Żeby amunicję pooszczędzać. O kurde, ilu was jeszcze tu będzie, co? Bo już zaczyna się mnie nudzić, do tego stopnia, że chciałbym inną broń na was użyć. O, dobra. Teraz trzeba poużywać... Co jest? Zaraz, co jest? Co jest? Co to ma być? Co to za pociski we mnie leciały? A tu jakieś UFO sobie lata. No ja coś tam słyszałem, jakiś nietypowy dźwięk. No ja nie spodziewałem się, że... Zaraz, no chwila, no to... Chwileczkę, jak ja mam to UFO pokonać? Jak ja nie mogę uniknąć tych pocisków? Ciężko będzie tego uniknąć. No patrzcie, no. Może po środku mam biegać. W sumie nie głupia. Dawaj mi kolejny pancerz. Kurde, no nie ma jakiejś lepszej broni na was? Nie wiem, jakoś muszę tego ufoka omijać i najpierw z wami się rozprawić. Tylko że ja nie będę miał amunicji na UFO pewnie. Chyba że nie muszę z nim walczyć, zobaczymy zaraz. Dobra, to unikanie nie jest jakoś bardzo trudne, no ale ja obrażenia dostaję. Więc... Dobra, domyślam się... Pod to po coś musi być. Muszę tego używać, prawda? Na 100%, na 100%. To już? Myślałem, że koniec. Gdzie jest to UFO, no? Leci tu czy nie? Tego już nie mogę z tego skorzystać. O kurde. No to może z tego? Faktycznie. A ile jest takich? 4? Chyba 4. Oj, se powalczyłem. W takim miejscu się pojawił, że nie miałem szans. No to trzeba to UFO od razu rozwalić, się nie patyczkować. Od tego momentu dopiero no chyba sobie jaja robicie. No nie. Ej no... Kurde no... No bez jaj, tyle teraz muszę przechodzić. Kurde, no nie chce mi się. Ale masakra. Dobra, jest ta fala z UFO. Ogólnie to zapomniałem, że ja przecież mam karty. Czemu ja ich nie używałem na UFO? Nie mam pojęcia. No, poczekam aż sobie to UFO tutaj przyleci. I zobaczymy. Ale widzę, że sobie nie leci. No teraz jest. No szybko dalej, będę za nim latał. No i będę go bił. Domyślam się, że pewnie musi 4 razy dostać, bo tyle jest tych armat tutaj naokoło. A nie, trzy są jednak. Jednak są trzy, przepraszam, mój błąd. No ale zaraz, wszystkie już zużyłem, to co teraz? A dobra, zginął faktycznie, nie wiem, rozpłynął się w powietrzu. Musiał 3 razy dostać tymi rakietami. No i dobra, fajnie, udało się, mi się podoba poziom, tylko kurde... Szkoda, że checkpointa nie było jeszcze jednego, bo musiałem pół poziomu znowu przechodzić od nowa. Dobra, ale wielkiej filozofii z tym ufokiem nie było. Musiał 3 razy dostać od tych rakiet, no to było do przewidzenia. Ciekawe, czy tymi można było go zabić. Chociaż pewnie nie, bo to leci blisko ziemi, a trzeba było go w powietrzu atakować, czyli tym. No raczej tak. Dobra, jest, koniec, wychodzimy stąd. Patrzcie, tylko 11 minut, a 526 zabiliśmy, no. Ten poziom mi się podobał, fajny finał tego DLC, fajny finałek, mi się podobało. I na końcu ufoka pokonaliśmy chyba drugi raz, bo w bazie wojskowej chyba też był jakiś podek do pokonania. I chyba się nawet z nim męczyłem sporo, jak dobrze pamiętam. Dobra. Teraz tak, nie wiem, czy kolejne DLC będzie w następnym odcinku. Tu mamy 2 DLC, ale mamy jeszcze zaraz. Tu mamy 2 poziomy darmowe do przejścia. I tu jeszcze mamy 2 poziomy darmowe, które muszę przejść. To zobaczymy. Może sobie te 2 poziomy zrobię w kolejnym odcinku. Żeby już było z głowy. Dobra, zobaczymy. Tak czy siak, jak na razie to by było na tyle. Kończymy sobie 4. DLC Heaven Above. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Zobaczymy, co będziemy robić. No jak na razie, siema!